Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Zetrik, a to są Daily Newsy z dnia 10 sierpnia 2017 roku. Zapraszam was do oglądania. ArenaNet słucha się swoich graczy. W odpowiedzi na prośby fanów Guild Wars 2 wprowadzono do sklepików w grze płatny boost postaci na 80 poziom. Kosztuje on około 85 zł. Sam boost nie wpływa zbytnio na zabawę, ponieważ mapę musimy wciąż eksplorować sami. Do Black Desert Online zawita wkrótce nowy boss nazwany Bell. Ogromna morska bestia wpłynie najpierw na serwery koreańskie. My będziemy musieli poczekać na niego kilka miesięcy. Szykujcie swoje łajby, bo będzie na co polować. Co otrzymamy z połączenia Minecrafta i Ark? Snail Games postanowił odpowiedzieć na to pytanie i zaprezentował światu PixArk, grę MMO, w której musimy walczyć o przetrwanie w wokselowym świecie. Gra wygląda naprawdę obiecująco, ale na rynku europejskim zobaczymy ją najwcześniej w 2018 roku. The Exiled, znany również jako Dastal, będzie dostępny przez następny miesiąc za darmo. Haczyk polega na tym, że będziemy mogli grać tylko w godzinach 19-22. Poza tym okresem czasu nie wejdziemy na serwery. Czyżby twórcy coraz poważniej myśleli o prawdziwym free-to-play? Revelation Online pozwala nam wynajmować pokoje. Każdy gracz, który osiągnął 49 poziom doświadczenia, może pokusić się o zakup własnych 4 ścian. Następnie może je dowolnie dekorować. Pokoje dostępne są w rozmiarach mały, średni i duży. Garrosh Hellscream, znany również jako Piekłorycz, dołącza do ekipy Heroes of the Storm. Reprezentuje oczywiście rolę wojowników i świetnie czuje się walcząc w zwarciu. Wściekłość dodaje mu sił i z każdą raną staje się coraz trudniejszy do zabicia. Garrosh nie cofnie się przed niczym, aby odnieść zwycięstwo w Nexusie i udowodnić wielkość hordy. Twórcy Payday prezentują nam nową produkcję. Nazywa się Raid i osadzona będzie w realiach II wojny światowej. Wcielimy się w czwórkę bohaterów, a naszym celem będzie zabijanie, sabotowanie i okradanie nazistów. Wszelkie chwyty będą dozwolone, bo celem ostatecznym naszych poczynań będzie powstrzymanie Hitlera przed wygraniem wojny. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze Daily Newsy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie nasz kanał. Ja wam życzę miłego dnia, trzymajcie się.